Cześć, nazywam się Magda i jeżdżę Nissanem Silvią PS13 z SR20DE. It's 4 a.m. and we are doing it again. Enjoy watching. Let's go. Adam said he's ready. Okay. What you say? About what? About your mother? No, she's a very beautiful woman. Beautiful lady. go straight. What's that? Oh no! Man, are you serious? I wash it, man. I wash it. Look at this. Does it look a bit better than usual or not? My days. Man, I just. By train. Yes. You are going by train. So that's okay, so that's the surprise. We are going all the way to Wrocław, which is 2.5 hours away, to film a very nice car that we're supposed to film for the past 2 years. Yeah, it's not about the car, it's more about the story of the car and the owner. And also Adam, yeah? Adam is like he's them. Such a little gay man. When you say little, yeah? Ah, look at him. You mean very big. Flipping joker, man. Wow, 4 a.m. and we just met Bozo on the way. He's going on holiday in his new 7. Hey, Kukar, man! Hey, widzisz mnie! Hey, widzisz mnie! That's funny. What a small world. Bozo's basically going to holiday now. That's fun, it's randomly meet him. Oh, so good, man. Look at this car. Such a nice Willow. Look at this, man. Same thing, no? The same thing. This is the same. Niestety to nie jest prawdziwa preluda i trochę mi z tego powodu przykro. No ale udało się sprowadzić tą Silvię z Japonii bez żadnych pośredników w 2017 roku i przypłynęła sobie elegancko. Była biała, znaczy dalej jest, bo jest oklejona. W mojej Hondzie nie ma VTK, szkoda. W mojej też nie ma. Szkoda! Opiona! Jest! Przegrywy. Przegrywy. Pierwsze tuningi były takie, że auto wyjechało z garażu, jak zostało zarejestrowane i pojechało w góry, żeby upalać. Były różne rowy i inne przygody, więc jakieś wgnioty, otarcia i tak dalej. Potem był gwint, spaw i znowu w góry. I jeszcze więcej rowów. Potem stwierdziłam, że w sumie 1,5 roku upalania to chyba już wystarczy i stwierdziłam, że ogarnę auto. No i auto zostało oklejone w Tutona. Jest założone duże skrzydło. Są zmienione zaciski, tarcze, jest też duże koło, którego większość osób nie lubiła. Koło to Stern Hinodex Beast Face 2. Ciężko zapamiętać, no ale to są 17-tki, trzyczęściowe, skręcane, z przodu 9 cali, z tyłu 8 poszerzone na 10. Tak w miarę wypolerowane na 30%, wiadomo. Chyba to są dość rzadkie. Tak mi się wydaje, bo jeszcze nigdy takich nie widziałam na innym samochodzie.
też założony inny zderzak i dokładki progowe. No i całość wygląda tak całkiem 90s-owo, myślę. Furki wzięły się stąd, gdzie mieszkam, bo mieszkam w rajdowym Zagłębiu i zawsze tutaj były rajdy, wyścigi i inne tego typu rzeczy, więc to chyba naturalne. No a Nissan wziął się stąd, że po prostu kiedyś zobaczyłam takiego w internecie i stwierdziłam, że kurde, spoko byłoby mieć takie auto. No i jest. Jak zdałam prawo jazdy, to tata nie chciał mi kupić Nissana S13, który był wystawiony za 5300 zł, pamiętam to do dzisiaj. Bo powiedział, że ma turbo i będzie się psuło i w ogóle to, no nie, bo to jest jakiś rzęch. I zaproponował mi wtedy Honda Logo. Wolałam chodzić piechotą, jeździć autobusem, zamiast mieć Honda Logo. We wnętrzu jest chaos i bałagan, czyli tak jak w mojej głowie. Są dwa kubełki, są pasy szelkowe, jest sportowa kierownica z podtlenkiem niczego, jakieś takie JDM-owe rzeczy typu cup holder z pieskiem, gałka zmiany biegów, no naklejki, tak żeby było całkiem klimatycznie. Byłaś? Autem. O nie, tym? Tym. Ty widzisz to? Zobacz, jak to jest pionowo w dół. No. Naprawdę spadłaś? Ty jak cię ciągnęli? Dwoma rajdówkami i jeszcze sześciu chłopa trzecią liną. Sakra. No, auto jest już na emeryturze, bo swoje w górach już wyjeździło. I teraz służy raczej jako daily albo takie auto, żeby sobie gdzieś pojechać, pochillować albo spotkać się ze znajomymi. Chociaż dalej ma setup sportowy, żeby można było pojechać w góry, no i się nim po prostu cieszyć. Na pewno będę chciała ją kiedyś tak całkiem odrestaurować. No i tyle, no żeby została na całe życie. Kumpli się nie sprzedaje. Chyba, że się kompluje z chądziarzami. Chyba, że kompluje się z chądziarzami, tak, wtedy tak. Wiem, powycinacie, powiecie, zrobicie tak, że Magda mówi, że kocham Hondy i w ogóle takie rzeczy, no. Kocham Hondy i jebać Volkswageny, tak zrobicie. Ale nie, to tam na pewno, ale... Big traktorka coming. Jest tekpa. Oprócz zajawki na furki jest też zajawka na pieski, które zjawiły się całkiem niespodziewanie, tak jak wszystko w moim życiu jest niespodziewane. Wyszło tak, że po prostu z jakiegoś tam doła i gorszej sytuacji powstało coś, co daje ludziom dobrą energię i ona wraca. I to się podoba i ludzie się w to angażują i tak naprawdę to ludzie tworzą tą społeczność, a ja tylko częściowo ją weryfikuję, żeby nie było tam żadnych przykrych rzeczy, żeby było fajnie, żeby było miło, no i żeby było puchato. Tak naprawdę to jest taka bardzo duża społeczność, którą łączą dwa czynniki i to są pieski i furki. I nieważne, czy masz tylko furkę, czy masz tylko pieska, albo nie masz nic, to i tak możesz dołączyć, bo jesteś w stanie w jakikolwiek sposób zawsze znaleźć kogoś, kto ma furę, kogoś, kto ma psa i no, złapać tą zajawę, tak? To jest coś, co jest, wydaje mi się, taką miłą częścią internetu.